Maciek. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, otwieram 43. sesję Rady Miejskiej w Skłowie Podlaskim. Dzisiejsza sesja została zwołana na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Wniosek o zwołanie sesji złożył pan burmistrz. Porządek sesji zaproponowany we wniosku przedstawia się następująco. Proszę Państwa, zanim przedstawię porządek sesji, proszę Państwa o potwierdzenie swojej obecności na tabletach. Nie można się kworum potwierdzić, bo głosy się pojawiają. Skoro jest problem z urządzeniem, poszło? Tak, tak. No, u mnie jest też jakiś... Nie ma. U mnie jest jakiś błąd, alert. Alert, błąd podczas zgłaszania obecności. Czy wszyscy tak mają? Czy wszyscy już potwierdzili, tylko u mnie tak jest? Nie ma. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, na podstawie tutaj listy obecności podpisanej przez Państwa radnych stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 13 radnych. Zatem wracając do porządku obrad, on się przedstawia następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/63/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta Sokołów Podlaski. Punkt drugi, projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę nr 11/63/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta Sokołów Podlaski. Punkt czwarty, zamknięcie sesji. Czy do porządku obrad jakieś wnioski są? Nie ma. Zatem przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Punkt pierwszy jest za nami. I to jest, proszę Państwa, może ja tutaj jeszcze bym na jedną chwilę prosił Pana Burmistrza, żeby słowo dosłownie w jednym zdaniem odpowiedział, skąd wniosek o sesję nadzwyczajną. Co nas do tego... To może Pan Mecenas. Proszę bardzo, Panie Mecenasie. Szanowni Państwo Radni, przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2023 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przesłał do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim skargę firmy Polsero na naszą uchwałę z 19 roku o wysokości opłat za wody opadowe, że tak powiem w skrócie. I roztopowe, tak oczywiście. Ta uchwała jest nasza z 19 roku. No, zgodnie z przepisami każdy, osoba fizyczna czy osoba prawna, może skarżyć uchwały Rady Gminy w terminie nieograniczonym, bo kiedyś to było, taka procedura trzeba było wzywać do uzupełnienia, do naruszenia, do zniesienia naruszenia prawa. Teraz jest to, każdy może wziąć skargę i taka skarga została złożona. Sąd nam ją przesłał. My mamy w terminie 30 dni udzielić odpowiedzi na skargę i przesłać do sądu administracyjnego. No i tak to się stało, że toczyły się takie rozmowy. No nam termin upływa 8, to tylko po to jest ta sesja nadzwyczajna, żeby się zmieścić w tym terminie 30-dniowym, żeby wykonać obowiązek z przepisów. Co do meritum, no to ustaliliśmy tą naszą uchwałą z 19 roku odpłatność. Za te wody. To już potem, tak, panie, no, tylko panie tyle, Mecenasie. Że ten jest termin jest taki, bo nie można czekać dłużej. Tak, tutaj będziemy dalej rozmawiać na temat już uchwały.
Zatem, proszę Państwa, treść proponowanej uchwały jest następująca. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim nr 11/63/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta Sokołów Podlaski. Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej oraz artykułu 7 ustęp 1 punkt 3, artykułu 18 ustęp 2 punkt 15, artykułu 40 ustęp 1 i ustęp 2 punkt 4, artykułu 41 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim nr 11/63/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta Sokołów Podlaski wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy uchwały otrzymuje następującą treść. Ustęp pierwszy. Ustala się cenę za korzystanie z urządzeń sieci kanalizacji deszczowej w wysokości 3,23 zł brutto za każdy metr sześcienny wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowej. Sposób kalkulacji ceny został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Na podstawie ceny, o której mowa w ustępie 1, naliczana jest opłata za korzystanie z sieci kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wyżej wymienionej sieci kanalizacji deszczowej. Sposób kalkulacji opłaty został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Proszę Państwa, załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część uchwały i tutaj na swoich biurkach, na swoich miejscach znajdujecie Państwo ten załącznik nr 1 i załącznik nr 2 i tutaj ja wiem i Państwo zaraz usłyszycie dlaczego. On został poprawiony przed chwilą, można powiedzieć. Proszę Państwa, myślę, że jak nie usłyszę sprzeciwu, to myślę, że warto przeczytać uzasadnienie tej uchwały, chyba że Państwo wszyscy znacie to uzasadnienie, to mogę nie czytać. Przeczytamy. Więc w uzasadnieniu do uchwały jest napisana następująca treść. W związku ze skargą złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim nr 11/63/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w przedmiocie niewystarczającego upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego ustalającego wysokość stawek opłat za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej oraz postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2022 roku, sygnatura 3 OSK 5837/21, orzekającego co do charakteru prawnego tego typu uchwał i ich merytorycznej oceny, zgodności z prawem,
zachodzi konieczność zmiany uchwały nr 11 łamane na 63 łamane na 2019 Rady Miejskiej w Sokole Podlaskim z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta Sokołów Podlaski. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyżej wymienionym postanowieniu wskazuje, że przepis artykułu 4 ustęp 1 punkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej upoważnia organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego do regulowania opłatności za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja tej odpłatności wiąże się z postanowieniem o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za określone usługi. Prawodawca lokalny został zatem upoważniony do wprowadzenia opłaty, która nie stanowi daniny publicznej, ale jest formą odpłatności za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Zauważyć należy, że w analizowanym przepisie zawarto alternatywne rozwiązania, a mianowicie postanowienie o wysokości cen i opłat albo postanowienie o sposobie ustalania cen i opłat. Lokalny prawodawca może postanowić o cenach i opłatach wyłącznie w przypadku, gdy cena wynika z innych regulacji i nie jest efektem ustaleń oraz kalkulacji jednostki samorządu terytorialnego, natomiast opłata jest bezpośrednią pochodną ceny, którą można ustalić na podstawie prostej kalkulacji. W każdym przypadku wysokość opłaty jest pochodną ceny. Z tego też powodu zasadne jest w akcie prawnym nie tyle uregulowanie wysokości opłaty, co raczej sposobu jej ustalania. Ostateczna opłata jest bowiem wypadkową ceny oraz najczęściej ilościowego ujęcia świadczonej usługi. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie może mieć zastosowania jakakolwiek kalkulacja poza aktem prawa miejscowego, czyli na etapie podpisywania umowy cywilnoprawnej. Zarówno opłata, sposób jej ustalania oraz cena, sposób jej ustalania muszą być kompleksowo uregulowane w akcie prawa miejscowego. Dopiero na podstawie tak skonstruowanego aktu prawa miejscowego, wyznaczającego cenę za usługę oraz sposób obliczania opłaty, można rozważać podpisanie umowy cywilnoprawnej będącej podstawą prawną świadczenia usług komunalnych konkretnemu podmiotowi. Biorąc pod uwagę powyższe, niezbędne jest podjęcie uchwały zmieniającej dotychczasową uchwałę określającą opłatę za korzystanie z urządzeń sieci kanalizacji deszczowej. Proszę Państwa, tak przedstawia się treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Zanim przejdziemy do dyskusji, poproszę pana burmistrza o zabranie jeszcze głosu w sprawie tej uchwały, w sprawie załącznika i przygotowujemy się do zadania pytań po wprowadzeniu pana burmistrza. Proszę bardzo. To proszę jeszcze raz pan mecenas. Proszę państwa, przepraszam bardzo. Panie burmistrzu, proponowałbym jeszcze kilka słów przypomnienia o tej uchwale z 2019 roku, o tym, dlaczego ją wprowadziliśmy, kto jest tutaj beneficjentem tej uchwały. Więc kilka słów o tej uchwale, którą dzisiaj będziemy zmieniać. Proszę bardzo. To pan naczelnik Tokarski, proszę bardzo. Jak gdyby może odnośnie tego drugiego pytania, takim głównym motywem wprowadzenia tej opłaty było to w tamtym czasie zmiana sposobu naliczenia opłat za wody opadowe i deszczowe odprowadzane do odbiorników, czyli do rzek. W tamtym czasie
radykalnej podwyżce uległy opłaty, które mieliśmy zacząć odprowadzać do nowego podmiotu, który się pojawił, czyli do Wód Polskich. Poprzednio te opłaty były odprowadzane do marszałka i były raczej symboliczne. Natomiast w związku z utworzeniem nowego podmiotu, jakim były Wody Polskie, i zmienił się zarówno miejsce, czyli sposób odprowadzania, teraz mieliśmy odprowadzać to do Wód Polskich, i drastycznej podwyżce uległy kwoty. W związku z tym było to dosyć spore obciążenie dla budżetu i szukaliśmy sposobu na to, aby ograniczyć te wydatki. No i inne samorządy oczywiście znalazły się w podobnej sytuacji. No i gdzieś tam nieliczne samorządy właśnie taką ścieżkę wykorzystały. Aha, jeszcze tutaj trzeba wspomnieć o tym, że mniej więcej w tym samym czasie zmieniła się ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków, gdzie z katalogu podmiotów, na które była z urzędu wyznaczana taryfa, została wyłączone wody opadowe. One przestały już być kwalifikowane jako ścieki, czyli nie podlegały pod tą ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzeniu ścieków. No i tutaj wiele samorządów, bo przeważnie było tak, że kanalizacja deszczowa, podobnie jak kanalizacja sanitarna, była eksploatowana, urządzana i często w jakiś sposób tam przekazana do przedsięwzięć kanalizacyjnych. U nas myśmy wybrali inną ścieżkę. Kanalizacja sanitarna wodociągowa jest w naszym PUIK-u, natomiast kanalizacja deszczowa była w mieście i zarządzana przez miasto. I w związku z tym my sami mogliśmy na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej taką opłatę wprowadzić. To było dosyć kontrowersyjne w tamtym czasie rozwiązanie. Różni prawnicy różnie się na ten temat wypowiadali. Jedni jak gdyby uznawali to za oczywiste i dopuszczalne, inni wręcz przeciwnie, jakieś tam powody znajdowali, że samorząd zrobić tego nie może. My to zrobiliśmy, przeszło to przez nadzór, wprowadziliśmy, podpisaliśmy umowy z firmami, które odprowadzają wody opadowe na nasze kanalizacje, i to tak już 4 lata funkcjonuje, czyli my na siebie wzięliśmy opłaty dla Wód Polskich, konserwację, utrzymanie i jakieś inwestycje wszelkie, wszystkie opłaty związane z funkcjonowaniem kanalizacji deszczowej. Nie było jak gdyby do tej pory rozstrzygnięć, bo te uchwały rad w innych miastach zostały zaskarżone. U nas do tej pory nie było skargi na naszą uchwałę, do tej dzisiejszej właśnie. I że tak powiem, wszyscy zainteresowani czekali na rozstrzygnięcie w sądach, bo te uchwały zaskarżone przechodziły tą swoją całą ścieżkę odwołań, kasacji, czego tam jeszcze. W końcu kilka miesięcy temu pierwsza z tych zaskarżonych uchwał doczekała się prawomocnego rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że taka forma jest dopuszczalna i można tak postępować, i jak gdyby wytyczył pewne kierunki. I w tym momencie ta uchwała, to była uchwała z miasta Opole, ona się stała jak gdyby wzorcowa taka do tego, aby taką opłatę wprowadzić. I to jest właśnie dostosowanie do tej formy, która została przez Naczelny Sąd Administracyjny jak gdyby pozytywnie zweryfikowana, i my zrobiliśmy ją w zasadzie identyczną.
żeby już powiedzmy uniknąć zarzutów co do formy. Ona właśnie różni się od naszej tym, teraz przejdę właśnie do tej naszej poprzedniej. Myśmy tylko określili wysokość opłaty, a sposób wyliczenia tej kwoty, to przypomnę, to było właśnie te 3 zł, kwota pozostaje ta sama, oraz wyliczenia opłaty, jaką dany podmiot miał płacić, było to w jakiś sposób nieuregulowane, zresztą to jest dosyć oczywiste i to powiedzmy w uzasadnieniu i tutaj jak ja Państwu oczywiście większość pytań, która dotyczyła dlatego 3 zł, a nie 4, czy nie 5, czy nie 10, więc taka kalkulacja była sporządzana, Państwo się z nią zapoznali, natomiast ona, że tak powiem, w ustawie się nie znalazła. W uchwale. A teraz wzorem tej uchwały, która jest już jak gdyby po całym procesie legislacyjnym i jest ona prawomocna, zrobiliśmy ją taką samą jak ta z Opola. Ona się nie powoduje żadnych skutków dla podmiotów, z którymi mamy podpisane umowy, ponieważ stawka jest ta sama, sposób wyliczenia jest ten sam, z tym, że teraz będzie to literalnie zapisane w ustawie. Zarówno sposób wyliczenia tej ceny metra sześciennego, jak i opłaty, którą, sposób wyliczenia opłaty, którą będzie musiał płacić ten podmiot, który nam dostarcza tą wodę. No w skrócie to chyba tyle. Jakieś są szczegółowe pytania? Panie naczelniku, jeszcze słowo o zmianie tego, co mamy na tabletach, o tej papierowej, którą mamy na biurkach. W załączniku numer 1, tutaj taki hoklik nam się pojawił. W tym wzorze na RKK równa się tam O plus K plus R plus OD plus KO plus KA i tu zabrakło literki I, który jest opisany tutaj jako składnik, natomiast tutaj tej literki I nie było. To jest teraz plus I. To jest ta zmiana w załączniku numer 1, natomiast w załączniku numer 2 we wzorze na PSI, na ten współczynnik spływu, dwa razy był powtórzony składnik F3 razy FI3, PSI3. I jeden po prostu został wykreślony. Gdzieś tam pewnie przy. Czyli tutaj w punkcie trzecim, w punkcie trzecim wzoru, tak? Tak. I to są te zmiany, które tutaj proponujemy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Pierwszy pan radny Lipiński się zgłosił, proszę. Panie burmistrzu, a czy w 2019 roku, kiedy ta uchwała była uchwalana, nie mieliśmy tej wiedzy, że te załączniki są potrzebne? Bo główny zarzut chyba firmy Polseru to jest o to, że nie ma sposobu, w jaki sposób została ta opłata naliczona. Co zrozumiałem. Czy pan nie mieliśmy tej wiedzy, żeby taką tą uchwałę, czyli przez 4 lata, ale chciałem dopowiedzieć. 4 lata funkcjonowała uchwała, która właściwie tak w zasadzie jest bublem prawnym, nie jest kompletna. Ona jest kompletna. A teraz zaraz pan mecenas wytłumaczy dlaczego. Dorzucie, to znaczy, że nie. Zaraz pan mecenas wytłumaczy dlaczego. Na ten czas w roku 2019 była kompletna, bo żaden przepis ani ustawy o działalności komunalnej, ani też ustawy o samorządzie nie wymagał, żeby kalkulacja była w treści uchwały, bo te kalkulacje były, bo one były zawsze przedstawiane, tylko że one wtedy były albo w uzasadnieniu, albo były przedstawiane tak jak u nas Państwu Radnym do wiadomości, w ten sposób kalkulacji tej ceny. I dopiero jak sądy zaczęły orzekać, że ich zdaniem to uzasadnienie, ten sposób kalkulacji tej ceny winien być w treści uchwale, a nie w uzasadnieniu, czy też, że tak powiem, tylko dołączone, to dlatego my tą dzisiejszą uchwałę chcemy się dopasować do aktualnego rzecznictwa, w szczególności do postanowienia NSA, który jakby, że tak powiem, z 2022 roku, który daje gminom to prawo i orzeka, że gminy mają takie prawo ustalać,
z tym, że tak, w tym miejscu no jakby tak należy zrobić, że my chcemy się po prostu dopasować do aktualnego orzecznictwa, żeby nikt nam takich zarzutów nie robił, bo sądy w tych sprawach orzekają różnie. Jedne mówią w ogóle, że nie można, inni tak jak Naczelny Sąd Apelacyjny, tak jakby linia orzecznicza się teraz wykształciła taka, że gminy mogą, tylko trzeba dać tą kalkulację, żeby ta kwota, która jest określona w złotówkach, była, wynikała z zasady określonej. I dlatego po to jest ta uchwała, żeby się dopasować do aktualnej linii orzeczniczej. Pani radna Matysiak, proszę. Nie jestem pewna tego, co za chwilę powiem, ale wydaje mi się, że na końcu załącznika pierwszego jest błąd. Przyglądam się temu ułamkowi, obliczanie ceny za odprowadzenie metra sześciennego wód opadowych. Tam jest C brutto, równa się jakiś taki koszmarny ułamek plus 8% VAT, to co daje 2,99 i jest drugi raz dodane 8% VAT i to dało 3,23. Czy my dwa razy dodajemy te 8% VAT, czy to jest błąd? C brutto, jest tam jakaś kwota w liczniku, kwota no. W mianowniku plus VAT. I teraz jest jak gdyby... Drugi raz dodany VAT. Ta 2,99 jest to wynik tego dzielenia plus nadal plus VAT. To jest zły zapis, bo tu jest dwa razy dodany VAT. Jeżeli to weźmiemy sobie w kółeczko... Nie czepiam się sumy, tylko mówię, no dwa razy jest ewidentnie VAT napisany, więc... To wynika z kolejności wykonywania działań. No właśnie, dzielenie, tak, ułamek, dzielenie plus 8 VAT. Jak gdyby nie chcieliśmy właśnie dać suchej kwoty 2,99, tylko wyraźnie wskazać, skąd ona się wzięła. Jest to koszt podzielony przez powierzchnię. I to jest wynik tego dzielenia, to jest 2,99, a VAT zostaje ten sam. I co w sumie daje? No jeżeli tak jest słusznie, to dobrze. Chciałam jeszcze na jedno zwrócić uwagę. Myśmy tę uchwałę podejmowali i ten koszt określali w 2019 roku. Minęły 3 lata, w tym 3 lata niewiarygodnej inflacji, a tu jest ta sama cena podana i jeszcze w dodatku skalkulowana na podstawie 2022 roku. To sugeruje, że poprzednia cena była chyba zawyżona, jeżeli ta obecna, w obecnych czasach ona jest taka jak w 2019 roku. Proszę Państwa, to więc tu jest ta ostatnia pozycja, inwestycje, jest to jak gdyby studnia bez dna. My mamy tą instalację odziedziczoną jeszcze po starym systemie. Ona jest tak rozległa, to jest 20 kilka kilometrów sieci w różnym stanie. I to wymaga, my na razie to jedziemy na takich bieżących remontach i łataniu tego, żeby to funkcjonowało. Natomiast prędzej czy później dojdzie do tego, że trzeba będzie, że będzie albo jakaś poważna awaria, albo trzeba będzie podjąć takie działania, że pochłonie nam to naprawdę duże kwoty. W związku z tym ta kwota wtedy wyznaczone również zakładała jakiś tam poziom inwestycji, bo te inwestycje są tutaj, no, że tak powiem, kluczowe. I teraz my musimy w danym roku, możemy nie wydać tych wszystkich pieniędzy, bo nic takiego się nie wydarzyło, natomiast te pieniądze, jak gdyby musimy przewidzieć, że prędzej czy później to się wydarzy i stąd ta kwota jest dosyć dowolna, no bo to kwota inwestycji, my pisaliśmy ją tutaj 1 000 000 zł, jest to ona dosyć symboliczna, bo to w tego typu urządzeniach te naprawy są naprawdę bardzo kosztowne i to może się skończyć gdzieś, że jutro czy pojutrze będzie awaria, która nam pochłonie 2 miliony czy 3, trzeba będzie przebudować, nie wiem, odcinek kilkuset metrów. Wiemy, że kamerowaliśmy te instalacje w różnym stanie, są odcinki, które naprawdę no, trzeba się im bacznie przyglądać i grozi to, że tam będą duże kwoty potrzebne. W związku z tym ta kwota jest dosyć elastyczna. Nie? Gdybyśmy chcieli tylko na te bieżące wydać, ona by pewnie była mniejsza, z tym, że no, musielibyśmy z budżetu wydać duże kwoty w przypadku jakichś remontów planowych czy awaryjnych. Rozumiem, że w 2019 roku też planowano 1 000 000, tylko za 1 000 000 można było dużo więcej zrobić. Dokładnie. Teraz jeżeli będzie, powiedzmy, mamy dużo większe doświadczenie, dużo więcej wiemy na temat tej
ile to kosztuje i utrzymanie i ewentualne, jeżeli będziemy planować jakieś planowe remonty czy coś takiego i będziemy wiedzieli, że kwota jakaś tam będzie znacząca, przeliczymy to i być może zwrócimy się do Państwa o jakąś zmianę. No na dzisiaj nie chcieliśmy tego robić, jest to jak gdyby wynik ta uchwała tego, że wpłynęła ta skarga, chcemy to jak gdyby tak zostawić na tym samym poziomie. Pan mecenas jeszcze gwoli uzupełnienia. No właśnie, tak? Proszę Państwa, bo to, co tutaj zostało powiedziane na końcu, to jest to clue, bo my co do ceny dzisiaj się nie zajmujemy ceną, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, bo my chcemy, że tak powiem, wywalczyć o to, żebyśmy mogli tą opłatę pobierać i to jest najważniejsze. A czy ona będzie w przyszłym roku, no to jest inna historia. Na razie my chcemy udzielić odpowiedzi na skargę i zrobić, by nasza uchwała była ostateczna i prawomocna. Dziękuję bardzo. Pan radny Wycech może. Przepraszam, udzieliłem głosu panu radnemu Kaleckiemu teraz, ale pan Wycech był pierwszy tutaj. Proszę bardzo. Ja tutaj widzę z tego wszystkiego. Pan mecenas tu dość dokładnie nam wyjawił te całe sedno tej sprawy, że jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny już tak postanowił i to są wyroki sądu uchwały już niepodważalne i nie ma od tego odwołania, to ta cała sprawa jest bezprzedmiotowa. Uważam, że skarżący powinien to wycofać i żebyśmy się tam głównie zawracali, szkoda czasu naszego i tak, no tyle. Pan radny Kalicki. Ja tylko chciałbym zapytać, na ile Wody Polskie są jakby pomocne w utrzymaniu tej całej infrastruktury, kanalizacji, rzek, cieków, czy oni partycypują do pewnego stopnia za te pieniądze, które my do nich wpłacamy w jakichś remontach, utrzymaniu rzek na przykład, czy po prostu to, co my do nich odsyłamy, to jest to tylko czysty jakiś haracz? Panie burmistrzu, jak to jest? To pan naczelnik powie, bo ja bym powiedział to bardziej dosadnie. No bo to się cisną takie słowa, których burmistrz domyślam się jakich chce użyć. Natomiast nie, sytuacja jest na dzisiaj taka, że jak gdyby ustawa, która powołuje Wody Polskie, jak gdyby dosyć precyzyjnie reguluje zakres zadań, które powinna realizować ta instytucja za określone środki, które też są tam określone. Jeśli w stosunku do tych środków to są dosyć precyzyjni i potrafią to wyliczyć i jak gdyby upominać się o te środki, tak w tym przypadku, gdzie są określone ich obowiązki, to jak gdyby nie do końca, nie wiem, mają chyba problem z czytaniem. Może to nie do końca też wynika z ustawy, bo to wszystko, no muszę chyba tak pokrótce opisać cały ten system, jak to się dzieje, jak działa w ogóle ta kanalizacja. Czyli jeżeli my wybudujemy sobie odcinek kanalizacji, no to musimy gdzieś te wody odprowadzić. No zwykle odprowadzamy to do rzeki, do rowu, tam gdzieś, gdzie ta woda sobie dalej popłynie. Mowa o kanalizacji deszczowej oczywiście. O kanalizacji deszczowej, tak. I wtedy taki fakt jest też jak gdyby uwarunkowany określonymi przepisami prawa, aby móc zrzucać z tego nowo wybudowanego odcinka wody opadowe do tego odbiornika, musimy mieć, sporządzić operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Operat wodnoprawny jest to taki dokument, który określa jak gdyby ilość wody generalnie, czyli zlewnie, to jest powierzchnia, z jakiej te wody będą spływały do tego akurat odcinka. No, czyli generalnie mamy wyliczoną ilość wody, którą tym odpływem będziemy odprowadzać do tego odbiornika. I na to musimy wystąpić przed epoką, że tak powiem, Wód Polskich, dawał to starosta. W momencie, kiedy powstały Wody Polskie, wydają to Wody Polskie. Takich wylotów z kanalizacji naszej miejskiej mamy, być precyzyjnym,
35. I na każdy wylot mamy zrobiony operat i uzyskaną decyzję, pozwolenie wodnoprawne, które określa właśnie ilość wody, jakość tej wody i tam parę innych parametrów i taki dokument mamy. I teraz te dokumenty, jak gdyby, żeby była zachowana ciągłość, to dokumenty wydane przed, że tak powiem, Wodami Polskimi, no one nadal mają, są ważne. No i w tych dokumentach, tamtych starych, było napisane, że między innymi, że owszem, zezwalają nam na zrzut tych wód do tej Cetyni czy do Kościółka, natomiast narzucają na nas jednocześnie obowiązek utrzymania tych odbiorników w odpowiednim stanie, tak aby one mogły te wody odbierać, żeby nie zarosły, nie zamuliły się i tak dalej, i tak dalej. Gdy powstały Wody Polskie, to ten zakres obowiązków, który został na nich nałożony, został jednoznacznie określony, że to do nich należy utrzymanie tych odbiorników, a my mamy im za to płacić te opłaty za zrzut. Natomiast oni niewiadomych przyczyn nie możemy sobie z tym jak na dzisiaj skutecznie wyegzekwować tych ich obowiązków. Oni twierdzą, że owszem, taki zapis jest, ale ważniejszy jest zapis w tych starych pozwoleniach wodnych, wodnoprawnych, które na nas nałożyły ten obowiązek. No i tak przepychamy się już z nimi parę lat, no i bezskutecznie część tych uchwał, tych decyzji udało nam się zmienić. Część wygasła, no ale jeszcze kilka funkcjonuje w obrocie, na które ten obowiązek na nas nakładają i podejrzewam, że dopóki nie wygaśnie ostatnia, no to oni nie będą się poczuwali do tego obowiązku. No i tak to na dzisiaj wygląda. A czy niby jest ten obowiązek określony, a de facto robimy to my, bo gdybyśmy tego nie robili, to nie mielibyśmy po roku czy dwóch gdzie zrzucać, bo te ścieki by nam zarosły, zamuliły się i musimy je udrażniać, kosić i to, co tam radny dzisiaj mówi, że tam się coś dzieje, jest to nadal robione z tych pieniędzy właśnie. A czy inne samorządy, może pan naczelnik wie, też nie mogą sobie w taki sam sposób poradzić z tymi wodami? Mają taki sam problem? Myślę, że to jest kwestia lokalna, nie? Być może inne Wody Polskie jak gdyby inaczej interpretują, czy tam czytają wprost te ustawy. No, decyzja, stara decyzja starosty, która w porównaniu jest aktem prawa, w porównaniu z ustawą, no, że tak powiem, kompletnie nie tej rangi. No, jak gdyby nasuwa się, że tamten dokument, czyli ustawa, no powinna być nadrzędna nad tymi. Jednak tym jest wygodniej, tak to interpretują. No i jak gdyby, no, my ten spór trwa, natomiast nie może przedmiot tego sporu, czyli te odbiorniki, czy te rzeki, zostać bez konserwacji, no bo my za chwilę nie będziemy mieli gdzie odprowadzić wody z naszych wylotów. Czyli ale sprzęt mają taki do wykonywania tych, że mało kto może o nim pomarzyć. Oni mają sprzęt, który stoi w garażach i go nie wykorzystują. Gdzieś poza terenem miasta to robią, natomiast w mieście ale po prostu oczekujemy na rozstrzygnięcie sądu, prawda? Nie, w tej sprawie nie. Znaczy, nasze działania idą w tym, żeby pozmieniać te wszystkie decyzje, te pozwolenia wodnoprawne, które nam narzucają ten obowiązek. W kilku przypadkach nam się to udało, było to stosunkowo proste, natomiast w kilku jest to o tyle skomplikowane, że oni od nas żądają jak gdyby zgody wszystkich stron, której dotyczy dana decyzja, nie? Bo my tam rzucaliśmy wody, ale powiedzmy stroną był też właściciel gruntu przylegającego powiedzmy do rzeki czy tam do rowu, był
jakiś w Dębę, tam gdzieś nad Zalewem Zegrzyńskim, wojewódzki zarząd jakiś tam, nie pamiętam już nawet czego, którego już dawno nie ma, nie? No, a oni nam każą ich opinię, wioś, który tam występował nie wiadomo po co, który powinien otrzymywać do wiadomości, ale komuś tam się w starostwie napisało przypadkiem, bo tam jest, że otrzymują, czyli jako strona, drugi punkt jest do wiadomości, nie? Który z jakichś tam przepisów prawa wynikał, że powinien o tym wiedzieć, natomiast nie jest stroną. I tam ewidentnie tym urzędnikom starości się myliły te dwie rzeczy i jak oni nam wpisywali, że otrzymują, czyli traktuje się ich jako stronę, a my szukamy gdzieś teraz, nie wiadomo, jakichś tam tych Grzgosiów tam w Dębem Wielkim, czy Wiosiów, czy coś, i od każdego musimy mieć opinię, albo gdzieś jakichś rolników, którzy graniczą z tym rowem. No i to trwa. I to, no jeszcze kilka nam takich decyzji zostało i dopóki ostatniej, a oni nam tym przeszkadzają jak mogą i wyszukują tam miliony różnych głupot. I dopóki będą jeszcze jakieś w obrocie ważne te decyzje wodnoprawne, no to oni będą się trzymać swojej wersji. Czyli robią wszystko, żeby się wykręcić od obowiązków. Tak, tak to dziękuję. Traktowo. Dziękuję bardzo. Pan radny Lipiński ma głos. Chciałem zapytać, panie burmistrzu, czyli kanalizacja wodna w mieście i ta przeciwdeszczowa na drogach powiatowych też należy do zadań miasta? Tak. No tu w tej tabelce jest to wyszczególnienie tego wzoru RKK. Te składowe poszczególne są cały czas dodawane i to jest takie, niektóre się jak gdyby troszkę powtarzają. Opłata administracyjna, koszty administracyjne, konserwacja kanalizacji deszczowej, remonty. I w remontach jest bieżące inwestycje. Jak gdyby te składowe się powielają. No i ten 1 000 000 zł na inwestycje i remonty, czy te pieniądze to są tylko zapisane dla potrzeb wzoru, czy one są rzeczywiście inwestowane i te remonty, takie inwestycje przeprowadzane? Mów. To odpowiadając radnej Matysiek, jak gdyby mówiłem o tym, że ta kwota jest takim buforem jak gdyby pomiędzy faktycznymi wydatkami, a hipotetycznymi wydatkami, jakie nas czekają, czy one w każdej chwili mogą się wydarzyć. W związku z tym precyzyjnie jej nie można określić, natomiast ona no, musi być. A tam jak gdyby przy tych wszystkich jest opisane, jakie tutaj, co wchodzi, że tak powiem, w każdą literkę, to chyba dosyć precyzyjnie. Nie, są niektóre bardzo podobne. Remonty, oczywiście one są bieżące, takie, remonty, które wykonujemy na co dzień, związane, nie wiem, z najbardziej nagminną awarią jest awaria wpustu, które pękają, które się tam luzują. Jeszcze w uzasadnieniu, czytam w uzasadnieniu uchwały jest konserwacja sieci wodociągowych, tych kanalizacyjnej, nie kanalizacyjnej, wód opadowych i roztopowych. I jest też o tych studzienkach chłonnych. No już dwa razy na temat mówiłem, jest studzienka chłonna w ulicy Sadowej, cała zabita piachem, więc jak ona nie może... Nie ma studzienki chłodnej, panie radny. Jest kratka w ulicy i ta studzienka tam jest. Kratka w ulicy, ale nie ma studzienki chłodnej. Studnia chłonna jest, że tak powiem... Jakieś tam pomieszczenie pod asfaltem jest. Jak ona może być urządzeniem chłonnym, jak jest cała zapełniona piachem, więc nie wiem, kto zajmuje się konserwacją tych urządzeń do kanalizacji deszczowej. Która firma w Sokołowie? W tej chwili przetarg wygrała firma Domex. Dziękuję. Proszę Państwa, aby wyczerpać punkt drugi, jestem zobowiązany zarządzić głosowanie. Proszę bardzo, kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o wciśnięcie właściwego przycisku. Proszę Państwa, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za.
Wyczerpaliśmy zatem punkt drugi. Przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę numer 11/63/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta Sokołów Podlaski. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym artykułu 54 ustęp paragraf 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Rada Miejska w Sokole Podlaskim uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela się odpowiedzi na skargę Polsero spółka z OO z siedzibą w Sokole Podlaskim ulica Lipowa 103 08300 Sokołów Podlaski KRS 00001-38774 na uchwałę numer 11/63/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta Sokołów Podlaski w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść odpowiedzi jest następująca. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ulica Pankiewicza 4, 00696 Warszawa, Wydział 5, skarżący Polsero, spółka z OO, ulica Lipowa 103, 08300 Sokołów Podlaski, organ administracji, Rada Miejska w Sokole Podlaskim, ulica Wolności 21, 08300 Sokołów Podlaski, sygnatura akt 5DK/WA98/23. Odpowiedź na skargę. Polsero spółka z OO przy piśmie z dnia 5 lipca 2023 roku złożyła skargę na uchwałę numer 11/63/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta Sokołów Podlaski ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 roku, pozycja 1363. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła do Urzędu Miasta w Sokole Podlaskim w dniu 7 sierpnia 2023 roku. Burmistrz miasta Sokołów Podlaski na podstawie artykułu 54 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wnosi punkt 1 o odrzucenie skargi lub punkt 2 o oddalenie skargi, punkt 3 o rozpatrzenie sprawy w trybie uproszczonym stosownie do artykułu 119 punkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Uzasadnienie. Punkt 1. Rada Miejska w Sokole Podlaskim w dniu 17 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta Sokołów Podlaski, zwanej dalej jako uchwała.
Punkt drugi. Uchwałę w trybie nadzoru badał nadzór wojewody mazowieckiego na podstawie artykułu 86, 90, 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym nie wniósł uwag do uchwały. Punkt drugi. Punkt trzeci. W dniu 7 sierpnia 2023 roku do Urzędu Miasta w Sokole Podlaskim wpłynęła skarga Polsero spółka z OO na wyżej wymienioną uchwałę. Skarżący wniósł o stwierdzenie jej nieważności, zarzucając, iż Rada Miejska w Sokole Podlaskim przy podejmowaniu uchwały naruszyła artykuł 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 4 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej. Punkt 4. Sprawa zasługuje na odrzucenie. Stosownie do artykułu 58 paragraf 1 punkt 5a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz artykułu 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym strona skarżąca winna wskazać interes prawny w skarżeniu uchwały. Cechami interesu prawnego jest to, że jest on indywidualny, konkretny, aktualny i jego istnienie zasługuje i jego istnienie znajduje potwierdzenie w okolicznościach faktycznych będących podstawą stosowania przepisów prawa materialnego. Wyrok NSA z 10 lutego 2005 roku, z dnia 20 września 2006 roku, z 12 maja 2011 roku, publikowane w CBOSA. Ukształtowane orzecznictwo do artykułu 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że strona skarżąca musi wykazać, że skarżona uchwała wpływa na sferę materialno-prawną strony lub pozbawia stronę pewnych uprawnień gwarantowanych przez przepisy materialno-prawne lub uniemożliwia ich realizację. Skarga nie ma charakteru actio popularis. Skarżący oprócz skazania ewentualnej niezgodności z prawem uchwały lub innego aktu prawnego winien wykazać naruszenie indywidualnego, konkretnego interesu prawnego lub jego uprawnień. Wyrok NSA z dnia 11 października 2017 roku, wyrok NSA z dnia 28 lipca 2016 roku. W skardze skarżącego, to jest Polsero spółka z OO, nie zostało wykazane naruszenie indywidualnego interesu prawnego przez skarżoną uchwałę, a jedynie została wskazana jej ewentualna niezgodność z prawem. Punkt piąty. Skarga winna być oddalona, gdyż zgodnie z brzmieniem artykułu 16 punkt 69 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, ilekroć w ustawie jest mowa o wodach opadowych lub roztopowych, rozumie się przez to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. Z przepisów artykułu 4 ust. 1 punkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej wynika, że jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Wynika z powyższego, że z tytułu świadczenia usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej gminy mogą pobierać opłaty. Zgodnie z artykułem 7 ust. 1 punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku w gminie,
unieszkodliwianie odpadów komunalnych itp. Jak wynika z powyższego, sprawy wód opadowych i roztopowych stanowią zadanie własne gminy. Zgodnie z artykułem 2 punkt 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, użyte w ustawie pojęcie ścieków komunalnych to ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi. Przepraszam. Użyte w ustawie pojęcia ścieków komunalnych to ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych odprowadzanymi przepraszam bardzo. No to proszę, panie mecenasie. To tutaj dalej będzie z siebie, stąd, ostatnie zdanie. Artykuł 4 ustęp 1 punkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej daje prawo organowi stanowiącemu gminy do regulowania opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Formą tej regulacji jest właśnie skarżona uchwała, to jest decydowanie o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi. Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2022 uchwalone opłaty nie stanowią daniny publicznej, ale są formą opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. Jak stwierdza NSA w wyżej wymienionym postanowieniu, akt prawa miejscowego regulujący ceny i opłaty za usługi komunalne różni się od prawa miejscowego ustalającego opłatę będącą daniną publiczną w ten sposób, że w pierwszym przypadku podczas ustanawiania cen i opłat za usługi komunalne akt prawa miejscowego winien regulować sposób ustalania ceny i opłaty, a także sposób ich ustalania, jeśli nie wynika to z innych regulacji. W przypadku ustalenia daniny publicznej organ ustalający wysokość daniny nie musi uwzględniać sposobu jej ustalenia. Dotyczy to również opłat publicznych, które mają charakter opłaty, czyli wprowadzanie opłat za określone świadczenia o cechach publiczno-prawnych, które nie muszą być ekwiwalentne. Jak wynika z powyższego, Rada Miejska w Sekretarze Podlaskim mogła podjąć skarżoną uchwałę i nie stanowi to naruszenia prawa, ani też podstawy do unieważnienia skarżonej uchwały, jak to przedstawia skarżący. W dniu 7 września Rada Miejska w Sekretarze Podlaskim podjęła uchwałę w sprawie zmiany zaskarżonej uchwały, uwzględniające w niej sposób kalkulacji ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej. Proszę Państwa, to taki trochę jest, przepraszam, że użyję tego słowa, pełkot prawniczy, no nie? No. Ale niestety, no my mamy tutaj swojego interesu bronić, a to postanowienie sądu NSA z 22 listopada, no daje jakby nam, że tak powiem, podstawy do tego, żeby nasze stanowisko obronić, naszą uchwałę oczywiście, bo to wszystko się wiąże z dochodami gminy, bo ta uchwała, że tak powiem, konkretne opłaty na rzecz miasta kumuluje i one nie są małe i dlatego, że tak powiem, orzecznictwo się teraz w tą stronę jakby na korzyść gmin ustaliło, że gminy mają takie prawo i taką możliwość. Te wszystkie cytaty to są, one są takie skomplikowane prawnicze, ale one są z tego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i to było wprowadzenie dyskusji. Zapraszam, kto z Państwa chciałby zabrać głos. Ja przepraszam za swoją niedyspozycję chwilową. Klima, której nie ma. Pan radny Lipiński, proszę. Panie burmistrzu, tutaj w tym uzasadnieniu, w punkcie trzecim skarżący napisał takie słowa, no bo tą uchwałę z 19 roku pan burmistrz zaproponował, pan mecenas tutaj nam przedstawiał te wszystkie sprawy prawne, a skarżący pisze, że Rada Miejska, nie burmistrz, nie mecenas, tylko Rada Miejska podjęła złą uchwałę niezgodną z przepisami prawa.
I to właśnie jest takie bardzo przykre, że te jakieś błędy biją w nas. A jakie to błędy, przepraszam bardzo? To jest subiektywne zdanie pana skarżącego. Jak, ale o jakich błędach my rozmawiamy? Panie mecenasie, proszę. No, proszę państwa, w roku 19 ta uchwała i jej treść była przesłana do wojewody, do nadzoru i na tym etapie nikt nie miał do niej żadnych wątpliwości. Więc mamy prawo uważać, że w dacie, kiedy została uchwalona, miała podstawę prawną i nadal ją ma. A to, że orzecznictwo sądowe jest różne i w skardze piszą różnie, no skarżący może pisać wszystko na samą ochotę, bo papier jest cierpliwy. No poczekajmy na efekt sądu. Tak jak mówię, ta uchwała kumuluje duże dochody dla miasta i musimy ją skutecznie obronić. I w roku 19, jeśli pan wojewoda nie miał do niej zastrzeżeń, to znaczy, że była prawidłowa, bo pierwszym organem nadzoru, który jest nad uchwałami szanownych państwa radnych, to jest właśnie nadzór wojewody. I on w tym okresie nie miał żadnych obiekcji do tego. To wątpliwości się pojawiły do później, jak sądy administracyjne zaczęły różnie orzekać w przedmiotowej sprawie. Pan radny Kalicki, proszę. Ja właśnie króciutko w trosce o dochody miasta, jak tutaj pan mecenas powiedział. Czy są przeprowadzane jakieś weryfikacje, kontrole podmiotów, które na przykład nowe wchodzą w potrzebę jakby opłaty tej deszczowej lub czy dobrze były te podmioty zweryfikowane, czy może kogoś pominięto i teraz trzeba go odnaleźć, że on jednak powinien być pociągnięty do wnoszenia tych opłat, czy może to się zatrzymało na tym okresie 3 lata temu i co tam kto przepadł ewentualnie, to już go tutaj nikt nie próbuje odnaleźć. Dlaczego to pytam? Dlatego, że te koszty są dla tych płacących jednak dość wysokie i warto by może było skrupulatnie odnaleźć tych, którzy powinni jeszcze właśnie płacić, co by rozłożyło koszty i pomniejszyło je. Dziękuję. To może po kolei. W momencie uchwalenia tamtej pierwszej uchwały, jak gdyby dokonaliśmy takiego przeglądu, kto potencjalnie mógłby i się podłączyć i kto jest. Mieliśmy zresztą taką wiedzę z operatów wodnoprawnych. Natomiast no, zakładaliśmy, że tam może też być błąd. Jak gdyby prześledziliśmy całą kanalizację i lokalizację nieruchomości, które potencjalnie mogły się tam podłączyć. Została lista taka wytypowana, sprawdzona, zweryfikowana. Wystąpiliśmy do wszystkich podmiotów. I spotkało się to, nie przypominam sobie, raczej wszyscy, bo to dzieje się na zasadzie złożenia deklaracji, nie? Czyli wzywamy podmiot i składa deklarację. Czyli historycznie, jak gdyby, rzecz ujmując to, ci, którzy korzystali przed datą wejścia tej uchwały, raczej zostali wyłapani, no tam może z jeden czy dwa przypadki później gdzieś tam nam się wyłoniły jeszcze w trakcie, że ktoś tam nie miał takiej umowy. A co do nowych, to aby ktoś się mógł włączyć do naszej kanalizacji, to musi wystąpić wcześniej o warunki włączenia, więc wydając takie warunki, jak gdyby narzucamy też w tych warunkach obowiązek zawarcia stosownej umowy. No i sam fakt złożenia wniosku o wydanie warunków, jak gdyby widzimy, że tam ktoś tam się nowy buduje, powstaje i te wody będzie zrzucać, czyli wszyscy nowi jak gdyby z racji tego procesu, jaki się odbywa i którego wymaga, że tak powiem, nadzór budowlany w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę, czyli musi od nas uzyskać warunki włączenia i później mieć protokół z odbioru samego wykonania instalacji i przyłączenia się do naszej instalacji, także wiemy, w którym momencie on już zaczyna dostarczać wody i wtedy jak gdyby naturalnym skutkiem tego jest ta umowa. No tak obrazowo jeszcze, jeśli ktoś ma tam duże podwórko wybetonowane
i cała woda z dachów i z podwórka spływa do kraty ulicznej tuż za bramą, to oczywiście traktujemy go, że nie jest podłączony do kanalizacji deszczowej, tak? Jest tam definicja w tym regulaminie, jest definicja podłączenia. Jest to fizyczne podłączenie do studni jakiejś tam naszej kanalizacji poprzez trwałą rurę i posiadanie jakiejś tam instalacji na swoim terenie. Czyli powierzchniowe to jest trochę inne zagadnienie, jest to jak gdyby łamanie prawa, bo wszelkie wody opadowe właściciel nieruchomości powinien zagospodarowywać w obrębie własnej nieruchomości w granicach i nie ma prawa odprowadzać na zewnątrz. Czyli jeżeli coś takiego się dzieje, to troszkę z innych przepisów, ale łamie prawo i powinno się go ścignąć, że albo wybuduje sobie instalację, która wyłapie tą wodę i odprowadzi do naszej kanalizacji, jeżeli inaczej nie potrafi sobie poradzić z tą wodą, bądź zastosuje rozwiązania, które pozwolą mu tą wodę zagospodarować w obrębie swojej posesji. Czy pod tym kątem była przeprowadzona jakaś kontrola? To znaczy nie bardzo sobie wyobrażam, jak ona by miała być prowadzona, bo powinniśmy chodzić od posesji do posesji i patrzeć, kto wypuszcza wodę. Tak, choćby tak. Ja osobiście pokazałbym takich posesji kilka. Mhm. Bo no, na logikę biorąc, no, czy on nie korzysta z kanalizacji wodnej? Deszczowej. Deszczowej oczywiście, tak. Pośrednio tak. No, dziękuję. Pan radny Wycech. Ja jeszcze chciałem się zapytać pana burmistrza, tutaj pewnie pan mecenas dość szczegółowo, dokładnie czytał tę uchwałę NSA, bo ja też chciałbym wiedzieć, czy to ona, ta uchwała podjęta w składzie 7 sędziów NSA, bo to już jest wiążące i nie podlega dyskusji, jeżeli, czy była w składzie 3 sędziów. Mogę? Nie było takie. Proszę panie mecenasie, tak proszę. W tej przedmiotowej sprawie, gdzie sąd wydał to postanowienie, to organ, który złożył wniosek do sądu, żądał, żeby tą sprawę i zadał tam bodajże jest 5 pytań, żeby właśnie sąd w składzie siódemkowym udzielił odpowiedzi. Ale skład tego sądu, który wydał to postanowienie, nie był siódemkowy, tylko normalny skład sądu, stwierdził, że w tej sprawie jego zdaniem, tego składu, który był, nie jest zasadne puszczanie tego do uchwały siódemkowej, gdyż sprawa jest prosta, czytelna i nie ma o czym mówić. I dlatego nie skierował tego dalej, tylko rozstrzygnął sam. Dziękuję. I to jakby może stanowić wykładnię dla innych sądów, chociaż no de facto tak o nie jest, bo zwykle ta uchwała sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego w 7-osobowym składzie jest jakby taką już przyjętą formalnie wykładnią. Proszę państwa, wobec braku głosów w dyskusji zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o wciśnięcie właściwego przycisku. Projekt uchwały został przez państwa radnych przyjęty jednogłośnie 13 głosami za. Proszę państwa, punkt 4 to jest zamknięcie sesji. Zamykam 43. sesję Rady Miejskiej w Suchowie Podlaskim. Panie przewodniczący, ja chciałbym jeszcze już poza protokołem zaprosić państwa na koncert finałowy nadburzańskich spotkań folklorystycznych, który odbędzie się w sobotę o godzinie 16:30.